Szwecję tym razem. To co? To gramy? E4, D4, skoczek F3, B3, skoczek C3. Centralnie. Dobra, no ale tu jakieś Szkota mówicie. Tronkos mówi Szkota. Spróbujmy Szkota. Hiszpan był ostatnio. Pomagają ci seniorzy po prostu. Dużo już było Hiszpanów w tym speedrunie. Tylko że no, przeciwnik nie wiedział, co grać w tym szkocie, bo on teraz nawet się zamyślił. Tutaj oczywiście skoczek F6, goniec C5 to są główne ruchy, ewentualnie hetman F6 i ewentualnie G6. Ewentualnie goniec B4 szach. Skoczek F6, no to nie jest dobry ruch, ponieważ po E5 skoczek chyba musi wracać. Może pójść na H5, no ale skoczek na bandzie to tutaj wielkiej kariery nie zrobi. Po ruchu G4 prawdopodobnie jego żywot dobiegnie końca, gdyż skoczek będzie złapany. Hetman E7. No dobra, to goniec E2 tutaj jest chyba naturalnym kandydatem. Na hetman B4 szach sobie pobijemy i C3. Goniec będzie podbiciem, skoczek będzie. Natomiast ja nalegam, żeby ten skoczek z F6 sobie wrócił. Goniec E3 też było ciekawą opcją w sumie. No. Ale teraz przynajmniej skoczek H5 w ogóle nie wchodzi. Jest jakimś tam. No i mam dużo bliżej. No to ciekawy wybór. Mogę oczywiście hetmanem wrócić... Nie wiadomo gdzie. Na C4 to stracę pionka na E5. Na E3 to zagra skoczek D5 z kolei. Co nie jest jakimś tam dramatem, ale no też nie jest jakąś super okolicznością. Mogę zbić na F6, bo C bije D4, F bije E7, zdobyłem figurę, ale jeżeli przeciwnik jest sprytny, to po E bije F6 zagra hetman E2. Jak król bije E2, on C bije D4. Mogę sobie potem strzelić pionka na G7 jeszcze, nastąpi goniec G7 i nie osiągnąłem przewagi materialnej, ale struktura pionkowa rywala przedstawia się w ten sposób. Pionki D7, D4, F7, H7, więc ma jedną wysepkę pionkową na A7, B7, drugą wysepkę pionek D7, pionek D4, czyli cztery wysepki, 5-6 wysepek, ja dwie. Nie, cały czas mam te partie. Mam też partie, jak moja żona była pisklakiem. Mamy teraz dwa takie same zeszyty, moje najpiękniejsze partie. Ciekawostka, tak. Ale nie zgodziła się na opublikowanie tego. Powrót hetmanem gdzieś jeszcze na, nie wiem, C3... Kurczę, lepszy byłby ten speedrun, jak ja bym nie był takim leniuchem jeszcze szachowym, ale no widzę E bije F6 z przewagą ogromną pozycyjną, no i idę na to. No. A co najmniej pozycyjną, może i materialną. Tu jeszcze można się zastanowić. Żeby nie zagrać tak kąśliwie goniec G5. Po G bije F6, goniec bije F6 jest tutaj wyborna pozycja. Rozwój gońca wygląda na sparaliżowany, a ja swoją figurę wyprowadziłem w sumie za frytki. Ja wbiję G7, nie ucieka. Duży atut. Spróbujmy. Mam przeczucie, że to jest dobry strzał. Okej, okay, w sumie raz, jestem energooszczędny. Podoba mi się to. Jak tam Raków? Coraz bliżej bramki wyrównującej. 57 minuta. Jakoś kurczę. Nie mam poczucia, że dobrze zainwestowałem moje pieniądze. Pobił. O i ja. I co? Postawiłem pułapeczkę piękną. Wieża E1, jak wieża bije G2, to król F1. Król zaatakuje wieżę, ale ważniejsze jest to, że będzie szach. I tam jeszcze goniec E7 w ogóle wymusza. Ja zbiję na E7 najpierw gońca, potem wieżę. Ciekawe, czy to siądzie. To jest w ogóle obiektywnie dobre, moim zdaniem. Znaczy, obiektywnie moim zdaniem chyba się wyklucza, ale to mniejsza z tym.
Z tego prostego powodu, że zdobywam pionka. Koniec bije D4, mogę zagrać. Cały czas tą samą pułapką, że po wieża bije G2. Król F3 albo król F1 zdobywam wieżę przez odkrytego szacha. Mogę zagrać też król F1 od razu. Ale chyba mnie kusi ta pułapka. Zbyt ona jest taka... prawdopodobna, nawet bym powiedział. Oto, to. Szach. Jak on to zrobił? Myślę, że gościu teraz to dokładnie rozkminia. Would like to chat. Dawaj, gościu. Co tam do mnie chcesz napisać? Aha, ups. Uśmieszek mu wysłałem. Także tak, no kolejny zawodnik niestety podstawił motyw taktyczny. Taktyka w obronie to kuleje w ogóle nie tylko na poziomie 1552, ale też i wyżej, bo 1800 zawodnicy potrafią sobie bardzo proste błędy w taktyce w obronie podstawiać. Mam wrażenie, że właśnie na takim poziomie, tam właśnie w okolicach 1800 czeskomowe i oczywiście wyżej, jest spory przeskok, jeżeli chodzi o taktykę taką widzianą w ataku, ale kurczę, taktyka w obronie to kuleje cały czas, nawet właśnie gdzieś tam już dziebko w wyższym rankingu. Jakoś tak jest, że właśnie rozwiązując nawet zadania, czy to jest książka, czy to jest czeskom, czy to jest jakieś tam obojętnie jakie narzędzie, to mimo wszystko zawsze szukamy tych opcji do ataku. A zastanowienie się, co jest groźbą, co rywal chce zrobić, jak się przed tym obronić, kuleje niestety. Kuleje. No. Zobaczmy, co tu się wydarzyło. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6. Namówiliście mnie na szkota, no to poszedł szkot, D4, E bije D4, skoczek D4. Tu niestety przeciwnik już się posypał w swojej niewiedzy debiutowej, zbił po prostu tego mojego skoczka. No i część z Was, pewnie taka mniej doświadczona, mogłoby spytać, no to skoro taki grasz debiut, to czemu nie zagrasz D4 od razu? I po E bije D4, hetman bije D4. Różnica polega na tym, że w tej konkretnej pozycji to jest debiut centralny, tak się chyba to nazywa. Czarne mają ruch skoczek C6. Hetman musi wracać, no i to jakby było tyle z tych wszystkich wojaży hetmana. Znaczy nie, wojaże hetmana się dopiero zaczną. Gdzieś tam musi odejść, nie wiem, na E3 powiedzmy, ja zazwyczaj chodzi na E3. Widziałem też odejście na C4. Można. No właśnie. Więc najpierw gramy skoczek F3. Widzę, Włochacz, twój komentarz, zaraz do niego wrócę. Skoczek C6, D4, ED, skoczek D4 i teraz jak przeciwnik zbije, co zresztą poszło, mamy taką wymianę skoczków, że mój hetman w centrum radzi sobie świetnie, gdyż nie ma już skoczka, który może hetman. Ruch C5 jest pozycyjnie bardzo podejrzany, ponieważ osłabia pole D5. Możecie pomyśleć, no jak ten ruch osłabia pole D5, skoro przecież nic się z tym polem nie wydarzyło. Ruszyłem innego pionka, nie na linii D, tylko na linii C. Czemu pole D5 nagle ma być słabe? Z tego prostego powodu, że nie ma już pionka na szachownicy, który to pole po prostu obroni. Bo czarne się wyzbyły pionka E, w ogóle go już nie ma na szachownicy, a pionek C5 zagalopował się. Wobec tego ja, pomimo tego, że muszę sobie hetmanem teraz ruszyć się gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie, ale gdzieś się cofnę, to później zagram sobie skoczek C3, skoczek D5, goniec C4, też ten goniec tu będzie pięknie kontrolował przekątną i wszystko wygląda bardzo fajnie, a czarne będą się męczyły do końca życia, a co najmniej tej partii. Pole D5 będzie permanentnie problematyczne. No i dobra, przeciwnik skoczek F6. Tu już niestety pozycja czarnych jest dość niewdzięczna, bo po ruchu skoczek F6 przeciwnik dostał E5. No i trochę zaczynają się problemy z tym skoczkiem. Można było być może zagrać wcześniej D6, przygotować sobie ruch skoczek F6 i udawać, że nic się nie stało, rozwijać dalej figurę. Pewnie coś w tym jest. Natomiast no, zagrał jak zagrał.
E5 i tutaj chciał na siłę przekonać mnie, że nie musi wracać skoczkiem. Zagrał hetman E7, goniec E2. Przykrywamy związanie, już ten pionek na E5 znowu grozi biciem. I przeciwnik tutaj zamiast odejść skoczkiem na G8, co było czysto teoretycznie możliwe, ale oczywiście pasywne, zagrał C5. No chciał aktywnie, ewidentnie pograć. Szukał jakiegoś przyostrzenia. Natomiast najprostsze, wydaje mi się, że też jednak najlepsze, EBE F6, no i po hetman bije E2, właściwie jedyny ruch w przeciwnym wypadku, rywal zostaje bez materiału, bo po C bije D4, bije hetmana i mamy figurę przewagi za pionka. Więc przeciwnik musi zbić na E2. Dobrze to znalazł w ogóle. Król bije E2, C bije D4. No i co prawda materialnie wszystko jest porówno, ale zobaczcie, jak poszatkowane te pionki czarne są. Oczywiście pionki A7, B7 jeszcze dają radę, ale ta reszta... tam jeszcze ja liczyłem wariant FBG G7 goniec G7, czyli w tym konkretnym wypadku ta struktura pionkowa czarna byłaby fatalna. Para gońców tutaj nie bardzo rekompensuje te problemy strategiczne. Zresztą jeszcze trzeba by być czujnym, bo na przykład po ruchu goniec G5 może D3 wchodzi jakieś takie. Chociaż tutaj śmieszna kontynuacja, gdyby czarne nie chciały odejść gońcem na G7 po takim szachu, to mogłyby zostać zostanie zamatowane. Z trenerem Sułypą, tak? Mówisz? No, graliśmy partię w Kołówce w Legnicy, w ostatniej rundzie bodaj. Partia bez historii. Koniec G5 poszło. Chce zbić, to niech bije. Jak nie bije, to go ten goniec będzie tutaj troszeczkę uwierał. A ja sobie mogę zbić w dowolnym momencie. Jak nie zagra nic upraszczającego, zagra G6. No to też ten pionek na D4 jest taki słaby cały czas. To mogę sobie osaczyć go, jak tylko mi się będzie podobało. Mogę zagrać wieża E1, wieża D1 później. No czarne mają ogromne problemy. Poszło w partii GBF 6. Koniec bije F6. Wieża G8, wieża E1. Także tutaj zastawiłem pułapkę, ale prawda jest taka, moi drodzy, że chciałem i tak wieżę wyprowadzić na aktywną pozycję. Chciałem pośrednio obronić tego pionka na G2. Przygotowałem sobie cofnięcie się królem na F1 w taki sposób, żeby król wieży nie blokował. Jakieś groźby szacha są. No i szczęściu trzeba pomóc czasami w szachach. No mogłem zagrać król F1 z szachem z odsłony. Przeciwnik pewnie goniec E6, goniec D4, zdobyłem pionka. No super. Natomiast zamieniłem kolejność i po goniec bije D4, po wieża bije G2, nastąpiło król F1 i zdobycie wieży. No, mógł policzyć. Ja i tak doszedłbym do tej samej pozycji, a że dostałem bonus w postaci dania rywalowi szansy na to, żeby się pomylił, no to już nie jest mój problem.